Cześć kochani, słuchajcie, jeszcze raz się z Wami łączę, ponieważ no niestety przerwało mi połączenie. Słuchajcie, nie miałam internetu, więc dobrze, zaczynam jeszcze raz od początku. Słuchajcie kochani, dlatego że zbliżamy się już do 1000 członków naszej grupy, postanowiłam zrobić taki live dzisiaj, gdzie będę odpowiadać na pytania Wasze. Dałam taki post parę dni temu i prosiłam, żebyście napisali w tym poście swoje pytania i po prostu ja Wam odpowiem. I druga jeszcze rzecz tutaj, mianowicie taka, że dużo bardzo osób pisze do mnie prywatnie pytania i ja nie jestem w stanie wszystkim odpowiedzieć ani tak szybko, ani po prostu fizycznie, bo tak jak powiedziałam, że ja bardzo dużo pracuję, także no naprawdę jest mi ciężko odpowiedzieć. Jeżeli dam radę, to odpowiem, ale bardzo proszę, piszcie na grupie te pytania, bo to wszystkim pomoże. Możecie pisać jakoś tak generalnie, nie musicie jakichś wielkich szczegółów, ale po prostu no, ja nie jestem w stanie, że tak powiem, wszystkim odpowiedzieć, dobrze? Teraz tak, szybciutko powiem, bo powróciłam, nie było niestety połączenia. Witam Was tutaj wszystkich jeszcze raz. Słuchajcie, więc tak, czytam znowu pytanko. Więc tak, witam serdecznie. Mam małe pytanie, może dla niektórych niezbyt mądre. Często oddaję niepotrzebne przedmioty lub ubrania za darmo. Czy to świadczy o moim braku szacunku do pieniędzy lub czy może to blokować w późniejszym czasie napływ pieniądza? Pozdrawiam. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć, to jest to, że nie ma niemądrych pytań. Każde pytanie jest dobre, więc tutaj nie piszcie w ten sposób, nie bójcie się zadawać pytań. Więc jeżeli w ten sposób formułujesz pytanie, to znaczy, że troszeczkę brak Ci pewności siebie, ale tu można oczywiście nad tym popracować i mam nadzieję, że w tej grupie jakoś Ci z tym pomożemy. Dobra, czyli odpowiadam na to pytanie. Słuchajcie, oczywiście tak jak powiedziałam, że żeby otworzyć przypływ pieniędzy do siebie, trzeba się dzielić z innymi bezinteresownie, tak? I tutaj właśnie to jest tego typu forma bezinteresowna. Jak najbardziej, tutaj nie ma w tym nic złego, że mówisz, że często oddajesz niepotrzebne przedmioty, ubrania za darmo. I czy to świadczy o Twoim braku szacunku do pieniędzy? To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest akurat z swojej strony bardzo dobre, że Ty to robisz. Natomiast weszłam później w komentarze i już teraz czytam bardziej, o co Tobie chodziło, tak? Bo ja napisałam Tobie nie, że absolutnie tutaj nie ma z tym problemu, ale widzę, że tutaj odpisałaś coś takiego, że dawałaś sąsiadce torbę z ubraniami dla jej córki, ona chciała płacić, a ja jej podziękowałam i stwierdziłam, że nie chcę pieniędzy za te rzeczy. Często tak robię, stąd też były moje wątpliwości, czy takim zachowaniem nie blokuję przepływu pieniędzy. I tutaj odpowiedź moja jest tak, blokujesz. Dlaczego? Dlatego, że ja tu też napisałam taki post, że trzeba nauczyć się przyjmować, trzeba nauczyć się dawać i trzeba nauczyć się przyjmować, prawda? Bo tutaj musi być taki balans i przypuszczam, że Ty czujesz się tak, że w jakiś sposób wstydzisz się tego, żeby ktoś Tobie dał coś za te rzeczy, prawda? Ja powiem coś takiego, porównam tą sytuację. Na przykład ja kiedyś miałam tak, że jak ktoś chciał zapłacić, to był mi bardzo duży problem. Jak na przykład ktoś mnie gdzieś zaprosił, na przykład chłopak i chciał za mnie zapłacić, to ja bardzo źle się z tym czułam. Bardzo. Już nawet przyjęłabym wersję, że okej, że połowę zapłacę, ale czasami to nawet jak chłopak płacił cały miesiąc, to było mi bardzo głupio i nawet chciałam już za niego płacić. Po prostu byłam tak zablokowana i ja nie było dla mnie bardzo ciężkie przyjęcie tego, że ktoś chciałby coś dla mnie zrobić, coś mi tak zapłacić. Po prostu wydawało mi się, że to jest za dużo, że tak nie można, że ja nie mogę. Tak? Czyli moje przyjmowanie było zablokowane. Było zablokowane i ja się musiałam tego nauczyć. Dlatego tutaj powolutku, małymi krokami musisz, czy jeżeli Wy macie taki problem, musicie nauczyć się otwierać, czy jeżeli ktoś chce Wam coś dać, sąsiadka na przykład, tak? Jest to malutka rzecz w zamian za coś, to przyjmijcie. Spróbujcie się przemóc i nauczyć się po prostu powolutku przyjmować te małe rzeczy, które ktoś chce Wam dać, bo ktoś chce się Wam odwdzięczyć i Wy musicie się odblokować, bo jesteście zablokowani na przyjmowanie, czyli na przyjmowanie wszystkiego tak naprawdę. Bo tak jak wiecie, że obfitość, bogactwo to nie jest, to nie są tylko finanse, ale to właśnie mogą być rzeczy od kogoś, prawda, jakieś prezenty, ktoś chce zrobić Wam jakąś przysługę i tak dalej. Więc to jest to, że musi być balans, czyli dajecie i przyjmujecie. Dajecie, przyjmujecie. Trzeba się tego tutaj nauczyć.
Słuchajcie, ja muszę zamknąć komentarze teraz, żebym ja się skupiła na tym, co ja mam mówić, potem wrócę do komentarzy. Więc tutaj, tak jak powiedziałam, jeżeli najlepszy sposób jest taki, powolutku spróbować przyjmować te rzeczy od osób, które coś Wam chcą dać, bo to może być rodzina, to może być koleżanka, która chce Was zaprosić na kawę, a Wy nie pozwolicie, żeby za Was zapłaciła, a może raz Wy zapłacicie, raz ona zapłaci, prawda? Ja to też mówię na swoim przykładzie, bo ja byłam osobą, która raczej za wszystkich bym zapłaciła, niż żeby ktoś za mnie, a to było niedobre, bo ja zablokowałam to przypływ po prostu tych pieniędzy do mnie i wszystkich innych rzeczy do mnie. To było niedobre. No ale nauczyłam się z czasem, tak? Więc tak jak mówię, musi być balans. Tam i w jedną i w drugą stronę. Dobra, to jest jedno. Teraz patrzę tutaj dalej na, dobrze? Na pytania, które pisaliście. Dajcie mi sekundeczkę. Niech mi się to tutaj pokaże. Bo wiecie co, muszę sobie, ponieważ mamy dwa routery i tam zasięg mi padł, zobaczę, czy ja nie jestem na tym iPadzie, na drugim, na którym ja jestem w internecie. To powinno być ok, już patrzę, bo mi, żeby mi otworzyło pytania. Dajcie mi jeszcze momencik. Dobra, pokazujemy wcześniejsze komentarze. Słuchajcie, będę w miarę po prostu tutaj, co za pech, prawda? Co za pech, mogę jeszcze włączyć laptopa, ale to za momencik, żebym ja widziała te pytania. Dobra, już mi się przesuwa. Jeszcze dajcie mi sekundę. Zacznę w takim razie od końca, przynajmniej te pytania, które widzę. A dobra, już jestem, słuchajcie, jestem, dobra. Tutaj pytanie jest takie, czy moja afirmacja jest dobra? I tutaj afirmacja. Moje pieniądze ciężko na mnie pracują, przynosząc mi coraz większe zyski. Przede wszystkim pamiętajcie, że wszystko jest afirmacją, co do siebie mówicie. Jeżeli mówicie sobie, że pieniądze pracują na Was ciężko, to znaczy, że te pieniądze będą przychodziły w ciężki sposób, a Wy tego nie chcecie. Wy chcecie, żeby pieniądze przychodziły w bardzo łatwy sposób i z jak najmniejszym wysiłkiem, tak? Dlatego unikałabym słowa ciężkie. Ciężka praca, ciężka nauka, że pieniądze właśnie ciężko na mnie pracują. Unikałabym wszelkich tego typu słów. Mówiłabym, że wszystko łatwo. Tak na przykład ja mówię, że zarabiam, ja sobie napisałam, że zarabiam tyle i tyle na miesiąc w bardzo łatwy sposób. Tak? I tak jak opowiadałam Wam, że moja mama dostała pieniądze ostatnio i miała napisane w bardzo łatwy sposób i powiem Wam, że był to najłatwiejszy sposób, jaki po prostu był tylko możliwy. A było to 100 tysięcy złotych i wierzcie mi, bardzo łatwy. Aż się śmiałyśmy z tego. Więc uważajcie, co mówicie, bo każde słowo jest ważne. Więc lepiej powiedzieć, że pieniądze pracują, że dostajecie pieniądze w bardzo łatwy sposób. Tutaj pisz kolejne pytanie, co to jest intencja? Intencja to jest chęć, zamiar, cel, tak jak ja tutaj napisałam, tak? Czyli trzeba sobie określić, co jest moją intencją, co jest moim zamiarem, co jest moim celem, tak? Czyli co chcesz osiągnąć, o tak bym powiedziała, czy zrealizować. Kolejne pytanie, na które już chyba odpowiedziałam. Nie wiem, gdzie znajdę blokadę u siebie. Pracuję, zarabiam i co odłożę jakąś kwotę, to natychmiast, a to zepsuje się sprzęt domowy, to gdzieś rachunek większy do zapłacenia lub odezwie się ktoś, kto potrzebuje pomocy, typu chore dziecko, zwierzak. Niby mam kasę, ale jest przepływ, nie lubię słowa kasa. Pieniądze potrzebują miłości. Pamiętajcie o tym. Jeżeli Wy dajecie im miłość i traktujecie z szacunkiem, one Was również będą traktować z szacunkiem, dlatego nie lubię słowa kasa. Więc zaraz niby mam kasę, ale jest przepływ tej energii, ale dochodzę do jakiejś kwoty i bum, nie żałuję sobie na nic, kupuję i cieszę się kasą, znowu to słowo, no ale chciałabym mieć coś nie tylko na to, co tu i teraz, ale na przyszłość i większe cele. Ja tutaj odpowiedziałam, zawsze słuchajcie, jak zadajecie mi pytania, co ja robię, pytam się, czy obejrzałeś moich 13 live, czy tam 14 live, które są w modułach. Dlatego, że zadajecie pytania i wiem, że jest dużo nowych osób, pamiętajcie, wejdźcie sobie w moduły. W modułach są wszystkie moje live'y po kolei i tłumaczę krok po kroku. Każdy live ma swój temat.
Każdy jeden. I tam znajdziecie odpowiedzi. Więc jeżeli ktoś skakuje do grupy i jeszcze nie wie, że są te live'y, to zobaczcie, bo tam są wasze odpowiedzi. I jeżeli... To... Słuchajcie, przepraszam, telefon. Przepraszam was bardzo. Mama już odebrała. Przepraszam. Słuchajcie, i jeżeli nie wiecie, że są te jakieś usterki, mamy techniczne. Jeżeli nie wiecie, że są te live'y, to zapytajcie, gdzie to jest i ja wam wszystko powiem, bo tak naprawdę mówicie, że na przykład ktoś pisze do mnie, o tutaj dziewczyny mają sukcesy, a ja jeszcze nic. O co chodzi? Czy oglądałaś moje live? No jeszcze nie. A no właśnie. A te osoby już obejrzały i dlatego mają sukcesy, bo zastosowały się krok po kroku dokładnie wszystko to, co ja tłumaczę. Tak? Więc to jest dlatego. Co tutaj będzie z tym? Ja zaznaczyłam akurat, że należy obejrzeć sobie te live, więc chyba tutaj osoba, która mnie zapytała, to wie, o co chodzi. Gdzie jest blokada? Pracuję, zarabiam, odkładam kwoty, zaraz coś się psuje. Jesteś nastawiona na brak energii. Przepraszam, na brak pieniędzy. Jesteś nastawiona na to, że nie masz pieniędzy, więc dlatego coś musi się zepsuć, musisz dostać jakiś rachunek, coś musi się wydarzyć, żeby pieniądze ci zabrać. Ponieważ jesteś w energii, nie mam pieniędzy. I to musi być zrealizowane zgodnie z Twoim życzeniem. A jeżeli zmienisz to na mam pieniądze, czego uczę w moich live'ach, tak? Wtedy nie będzie takiej sytuacji, bo jesteś nastawiona na mam pieniądze i te pieniądze muszą przyjść i muszą z Tobą zostać, tak? Czyli to są zawsze dwa tory myślenia. Zawsze. Mam pieniądze i nie mam pieniędzy. Mówisz, nie mam pieniędzy, rachunki, coś się psuje. Mam pieniądze? Pieniądze zaczynają po prostu przychodzić do Ciebie nie wiadomo skąd. Kolejne pytanie. Jak pozbyć się przekonania, że na pieniądze trzeba ciężko pracować albo że potrzeba wyrzeczeń? Bardzo często stawia się przykłady osób, które coś poświęciły, by zdobyć bogactwo. Słuchajcie, to nie jest prawda. Osoby bogate pracują po prostu mądrze. Pracują mądrze i przede wszystkim osoby bogate mają inne myślenie. Czyli tak jak mówię, jeśli jesteś w energii, nie mam pieniędzy, okej, to nie wiem, jaką propozycję ktoś Ci złoży, to zawsze będziesz myśleć, że nie masz pieniędzy i że tutaj na pewno nie zarobisz, a w ogóle to nie zaryzykujesz z tą ofertą tej pracy, bo na pewno nie, to na pewno nie wyjdzie. A osoba, która jest w energii, mam pieniądze, zaryzykuje. Weźmie tą propozycję, zobaczy w tym potencjał, rozwinie to i z tego zrobi jeszcze więcej pieniędzy. Widzicie, że są dwa tory myślenia? Cały czas o tym mówię. Cały czas o tym mówię. Więc nie ma czegoś takiego, że to jest tylko Twoje błędne przekonanie, że na pieniądze trzeba pracować ciężko, bo ktoś Ci takie, gdzieś takie coś słyszałaś. Oczywiście w naszym społeczeństwie tak się mówi, że trzeba ciężko harować, ciężko pracować, tylko taką pracą można zarabiać pieniądze, inaczej to jest niemożliwe. Jest to błędne przekonanie. Jak to zmienić? Powiedz sobie, pieniądze przychodzą do mnie w bardzo łatwy sposób. Zarabiam pieniądze w bardzo łatwy sposób. I tak właśnie będzie. To powinno być Twoje nowe przekonanie, które które powinniście sobie pisać na kartce, na przykład w zeszycie, mieć, słuchajcie, zeszyt, tak jak ja mam tutaj, nie wiem, wezmę pierwszy z brzegu, po prostu piszecie sobie codziennie stronę, jedną stronę rano, jak się budzicie. Bardzo się cieszę, że zarabiam pieniądze w łatwy sposób, tak? I piszecie jedną stronę codziennie rano. Możecie sobie to przeczytać też codziennie wieczorem. Ale nie musicie tego pisać 24 na dobę. Rano jak się budzicie, zjedźcie śniadanie, napiszcie sobie, bardzo się cieszę, że zarabiam pieniądze w łatwy sposób. Albo bardzo się cieszę, że zarabiam taką i taką kwotę w łatwy sposób. I przeczytajcie sobie to przed snem. I poczujecie tą radość, nie? To jest to. Kolejne pytanie. Jak zmienić pogląd, że pieniądze są złe i na nie nie zasługuje, że bogactwo deprawuje, że można zarabiać je lekko bez pracy etatowej? To jest znowu przekonanie, które mamy z, nie wiem, z telewizji, z mediów, od rodziny, od przyjaciół, od środowiska, w którym my przebywamy. Bo zobaczcie, osoby zamożne nie mają takich przekonań. Dlaczego? Dlatego, że one się obracają wśród osób, które po prostu nie uważają w ten sposób i one nie mają takiego przekonania. Natomiast my, czyli ja też na przykład tak jak kiedyś, to też słyszałam to, że trzeba ciężko pracować na pieniądze.
Tak samo, ale, no, ale ja dopiero później nauczyłam się z czasem, prawda? Jak zaczęłam się zastanawiać, jak mieć więcej pieniędzy, co ja robię nie tak, dlaczego one uciekają, zaczęłam słuchać ludzi zamożnych, bogatych, moich mentorów, milionerów, milionerek i zaczęłam po prostu adaptować to myślenie, które oni mają. I oni tam tłumaczą, dlaczego, skąd to się bierze, że ludzie mówią, że trzeba pracować ciężko. No, stąd, że to słyszą w dzieciństwie, słyszą naokoło, słyszą od rodziny, od sąsiadów, od znajomych, bo oni mają takie przekonania i wszyscy naokoło są w tej samej sytuacji finansowej, prawda? Bo od bogatych tego nie usłyszycie. Dlatego, że bogaci ludzie pracują mądrze. O to chodzi. Są takie rzeczy, słuchajcie, że można zarabiać nie tylko pracując na etacie, bo na etacie nie zarobicie milionów. Trzeba mieć jakiś swój biznes. Słuchajcie. Przychód pasywny przecież przychód pasywny to jest rewelacja. To jest rewelacja. Więc najlepiej mieć kilka przychodów pasywnych i co? I po prostu nie, to nie jest ciężka praca. To nie jest ciężka praca. Są różne sposoby. Możesz mieć sklep internetowy, gdzie sprzedają ci się rzeczy, że sprzedają ci jakieś e-booki, nie wiem, jakieś inne rzeczy, może coś robisz ręcznie, może jakieś, nie wiem, laleczki z wełny, może jakieś, słuchajcie, ubranka, czy coś, różne rzeczy, tak? I wystawiasz sobie to na swoim sklepie internetowym. To jest ten przychód taki, gdzie ty masz zrobione, masz to wystawione, tak? I to ci się sprzedaje. Albo mówię, jakiś e-book zrobisz i napiszesz to raz, a sprzedaje cię w kółko. Czy to jest ciężka praca? Nie. To nie jest ciężka praca. To jest właśnie przychód pasywny, to jest mądre robienie pieniędzy. Jest bardzo dużo takich sposobów. Więc to jest jedna rzecz. Czyli absolutnie można zarabiać lekko pieniądze i tak jak mówię, co robić, żeby się tego nauczyć? Naśladować osoby, które już mają pieniądze, które są zamożne, które mają sukcesy, które mają biznesy. Patrzeć, co oni robią, uczyć się ich myślenia, naśladować ich, czytać książki, korzystać ze szkoleń. Skąd ja to wszystko wiem? Kupiłam szkolenia, czytam książki cały czas, uczę się non-stop od ludzi sukcesu. I ja wam tutaj to mówię, bo ja się uczę od tych, którzy mają te realne efekty. I robię to sama i to działa, funkcjonuje. Jeszcze tutaj jedno, że pieniądze są złe i na nie nie zasługuję. Absolutnie pieniądze nie są złe, pieniądze są bardzo dobre. Przykład taki, na przykład, że kiedy możesz powiedzieć, jeżeli ciężko ci uwierzyć, że pieniądze są dobre. Zobacz, jeżeli masz pieniądze i ktoś zachoruje ktoś z twojej rodziny i ty masz te pieniądze, żeby kupić lekarstwa albo zapłacić za to leczenie, czy te pieniądze są złe? Czy posiadanie tych pieniędzy jest złe? Nie, jest bardzo dobre. Także tutaj to jest jak najbardziej okej. Co tu jeszcze mamy? Już patrzę. Czy pozytywnie jest się zastanawiać, co ktoś robi, że ma pieniądze? Wtedy stawiam się z automatu w pozycji ich nieposiadania. Interesuje mnie na przykład, co ty robisz, że miesięcznie masz takie dochody, a ich wcześniej nie miałaś. Albo jak ktoś buduje dom, albo remontuje, skąd bierze te pieniądze? Czym się zajmuje, że ma ich aż tyle, że go stać? Czasami wyolbrzymiam bogactwo innych, zapominając, że mogą coś brać na kredyt, na przykład, że po 10 latach za granicą ktoś w końcu osiągnął. No z pierwszego tekstu, który tutaj, pytania, które jest, tak trochę wychodzi, jakby to była zazdrość z twojej strony. Natomiast pamiętaj, że trzeba zawsze życzyć drugiej osobie bardzo dobrze. I bo jeżeli ty będziesz komuś zazdrościć, to nigdy tych rzeczy nie będziesz miała. Czyli jeśli będziesz zazdrościć komuś pieniędzy, tych pieniędzy ty nie będziesz mieć. Więc musisz zaleczyć to w sobie i musisz popatrzeć, że oni tak samo pracują na, albo mają jakiś swój biznes, prawda? Mieli jakiś pomysł, mają przede wszystkim, jeżeli to są osoby zamożne, to mają przekonania pozytywne na temat pieniędzy. I one generują pomysły. Pamiętajcie, myśli powodują, że dokonujesz innych wyborów i przez to masz inne rezultaty. Więc osoba, która ciągle mówi, że nie ma pieniędzy, nie ma rezultatów. Osoba, która mówi, że ma pieniądze, ma nowe pomysły i je realizuje. Osoba, co mówi, że nie ma pieniędzy, nie przychodzą jej pomysły, ciągle tylko narzeka, że pieniędzy nie ma i nie robi nic. Osoba, która ma pieniądze, ma nowe pomysły, nowe idee i je realizuje, wprowadza je w życie. Znowu, dwa tory myślenia. Osoba, która pieniądze ma, cały czas coś robi, żeby te pieniądze mieć. Osoba, która nie ma, zastanawia się całe życie, dlaczego ich nie ma, zamiast
po prostu po pierwsze, tak jak ja tłumaczę, być wdzięcznym za to, że w ogóle się ma cokolwiek, że jest się zdrowym, że ma się dach nad głową, tak, że ma się tą wypłatę. Są osoby, które w ogóle nie mają pieniędzy. W każdej negatywnej sytuacji znajdź coś pozytywnego. Ok? Czyli tutaj muszę zaleczyć to. Ja dawałam taki post właśnie, jest tam jeden, chyba wydaje mi się, że Ciebie wczoraj oznaczyłam, że nie można zazdrościć osobom bogatym niczego, dlatego że po prostu nie będziesz mieć tego samego. Jeżeli chcesz pieniądza, zazdrościsz bogatym, niestety jesteś przyblokowana, blokujesz ten przypływ. Musisz być w stosunku do takich osób bardzo, musisz im życzyć po prostu jak najlepiej. Jeśli Ty życzysz drugiej osobie sukcesu, ten sukces przyjdzie do Ciebie. O, tak bym powiedziała. Jeśli życzysz komuś pieniędzy, zdrowia, to będziesz mieć zdrowie i będziesz mieć pieniądze. A jeżeli życzysz komuś źle, to do Ciebie to, też to samo wróci, tak? Więc to musimy zawsze o tym pamiętać. Nie mówię tu o żadnej karmie, tylko mówię o takiej wymianie energii, że musimy być bardzo po prostu tacy, jakby to powiedzieć, uczciwi. Jakby to powiedzieć, takie jest słowo po angielsku. Przepraszam, bo ja długo mieszkałam, 13 lat w Londynie i w ogóle, wiecie, mówię w trzech językach codziennie i czasami mi się brakuje mi słowa, jest takie słowo genuine po angielsku, czyli takim trzeba być, nie wiem jak to nazwać, takim od serca, po prostu takim szczerym. Nie mogę znaleźć słowa po polsku. Że życzyć komuś tak naprawdę szczerze wszystkiego dobrego i jak mu się powodzi, to tak od serca, nie że o zrobię to, żeby mieć więcej pieniędzy, będę teraz im życzyć wszystkiego najlepszego, tylko tak naprawdę szczerze, bo chcesz, żeby im się powodziło, tak? To o coś takiego mi chodzi. I tutaj jeszcze jest napisane odnośnie wykształcenia. Słuchajcie, nie trzeba mieć wcale wyższego wykształcenia. Oczywiście nie mówię, żebyście rzucali studia i tak dalej, ale pamiętajcie, jest bardzo dużo zamożnych osób, które mają odpowiednie myślenie i wcale nie mają wykształcenia, słuchajcie, wyższego, a dają sobie radę. Dlatego, że tak jak mówię, odpowiednie przekonania na temat pieniędzy jest klucz, to jest klucz do sukcesu i oczywiście wiara w siebie, pewność siebie, posiadanie celu, i powiedzenie sobie, ja to osiągnę, choćby nie wiem co. To jest to ta determinacja. Ta determinacja, że macie ten cel i wy tam dążycie. Co tu jeszcze? Nie, tutaj widzę, że w ogóle nie mylcie, wykształcenie nie ma nic do rzeczy. Naprawdę. Wszystko jest w głowie. Nasze myśli na temat pieniędzy, na temat życia, nasze po prostu przekonania budują, kreują całe nasze życie. Całe nasze życie. Więc jeżeli widzisz, że nie idzie Ci w związku, nie idzie Ci w pracy, nie masz pieniędzy, to znaczy, że tu masz przekonania, nad którymi musisz popracować, bo tutaj jest problem. I to nie znaczy, że z Tobą coś jest nie tak, że się urodziłeś pod złą gwiazdą, albo masz pecha, albo urodziłeś się w takiej rodzinie, tak już do końca będzie. Nie. Trzeba tylko zidentyfikować, gdzie masz przekonanie i jakie masz przekonanie, które Ciebie blokuje. I tutaj mówię, jeśli nie potrafisz sam tego zrobić, Ewa Domagalska, trener osobisty, napisz do niej. Też w modułach znajdziesz post, można się umówić na taką darmową konsultację, ona może pomóc Ci zidentyfikować to, być może potrzebujesz jej pomocy na dłużej, także jak najbardziej tutaj Ewę polecam. Co tu mamy dalej? Tak jak tutaj napisałam, bogactwo zaczyna się od myśli, ktoś kto ma sukces nie jest jakiś lepszy od Was, po prostu odpowiednio myśli i Wy możecie zrobić dokładnie to samo. I teraz zobaczcie, osoby takie zamożne, które mają swoje biznesy, mają pieniądze, one przeważnie w większości kochają to co robią i dlatego pracują jakby ciężko, bo robią to non stop, bo to uwielbiają i to tutaj nie czuć, że to jest w ogóle praca, prawda? Po prostu one to uwielbiają. I ja mam tak samo, że ja kocham moją pracę i mogę to robić 24 na dobę. I pracuję non stop, czasami śpię po 5 godzin, po 3 godziny, ale ja nie narzekam, ja to lubię. Mnie to sprawia przyjemność, ale również mnie to przynosi pieniądze. Więc to nie jest tak, że ja coś robię na siłę, że mnie ktoś do czegoś zmusza. Nie. Robię to, co lubię, bardzo to lubię i jeszcze mi za to płacą. Kolejne pytanie. Mnie interesuje jeszcze sprawa ubezpieczeń. Czy płacąc ubezpieczenie jesteśmy w braku energii pieniądza? Przecież to takie odkładanie na czarną godzinę. Nie, ubezpieczenie to jest normalne, że płacimy za ubezpieczenie za dom, za mieszkanie czy za samochód. Nie, nie, tutaj nie, to nie jest wcale odkładanie na czarną godzinę. Absolutnie. Przecież
Nigdy nie wiemy, może się zdarzyć wypadek, może się coś spalić. No, to jest naturalne, że kupujemy ubezpieczenie. Także nie, proszę nie odbierać tego, to nie jest nic złego, to nie jest odkładanie na żadną czarną godzinę. Kolejne pytanie. Możesz poruszyć kwestię wydawania pieniędzy z radością, a marnowania pieniędzy i oczywiście kwestię oszczędzania. Tak jak powiedziałam, nie lubię słowa oszczędzania, bo właśnie oszczędzanie jest na czarną godzinę. Czyli jeżeli mówisz, że oszczędzasz, to znaczy, że podświadomie oczekujesz, że ta czarna godzina nastąpi, że tych pieniędzy zabraknie, coś się wydarzy, że ich nie będzie, więc ty musisz odkładać. Więc co? Jak myślisz, co się stanie? No ich zabraknie. Będzie ich coraz mniej. Dlatego zamień słowo oszczędzanie na odkładanie. Odkładam na przykład pieniądze na samochód, tak? Bo wiadomo, nie każdy ma 50 tysięcy, żeby iść i kupić jutro samochód, więc okej, z każdej mojej wypłaty na przykład odkładam sobie tam 1000 zł, czy kto ile może, na samochód i wiem, że ja sobie za 3 miesiące, czy za ileś, ja sobie ten samochód kupię, czy wezmę na kredyt, a tutaj wpłacę jakąś część. To jest odkładanie na coś, ale to nie jest oszczędzanie, że po prostu muszę oszczędzać, bo nie będę mieć jutro jedzenia. Nie, to jest normalne. Masz ten cel i sobie odkładasz. Tak samo jak kupuje się mieszkanie, to też trzeba jakiś wkład mieć pieniężny. To nie jest oszczędzanie, to jest odkładanie na realizację swojego celu, tak? Bo są to duże kwoty. Wydawanie pieniędzy z radością, marnowanie pieniędzy. Nigdy nie mówmy, że marnujemy pieniędzy, ale to nigdy, nigdy, nigdy nie mówmy, że marnujemy pieniądze. Ani słowo kasa, ani forsa, to są brzydkie słowa, ja ich nie lubię. Trzeba traktować pieniądze z miłością, pamiętajcie, ja to porównuję. To tak jakbyście byli w związku z facetem czy z kobietą i po prostu mówili na nią, nie wiem, dziewucha albo jakiś chłopa, no nie wiem, nie umiem tego porównać. Po prostu z brakiem szacunku. Tutaj trzeba okazać szacunek, więc pieniądze, kocham pieniądze są wspaniałe, szanuję pieniądze, one szanują również mnie. I tej wersji się trzymajmy. Wydawanie pieniędzy z radością, to jest wydawanie, jak na przykład idziesz do sklepu, tak jak powiedzmy ja sobie idę na zakupy i bardzo się cieszę, że idę wydać, bo wiem, że zaraz przyjdą do mnie nowe pieniądze. I właśnie tak miałam, zawsze tak jest. Jak wydaję, słuchajcie, idę na zakupy i już się cieszę, mówię, mamo, idę, idziemy coś kupić, bo zaraz będą nowe pieniążki, już są w drodze. W momencie, kiedy ja płacę, to wiem, że zaraz się pojawią nowe pieniądze. I tak jest. I to też jest kolejne przekonanie, które możecie sobie pisać. Za każdym razem, gdy wydaję pieniądze, przychodzą do mnie nowe pieniądze. Każdą rzecz, którą sobie napiszecie, którą sobie powiecie, możecie wymyślić wszystko. Wszystko możecie wymyślić, słuchajcie. Jedna z moich milionerek, mentorek sobie napisała taką afirmację, że za każdym razem, gdy leci samolotem, to zarabia 30 tysięcy dolarów. Wymyśliła to. I oczywiście się sprawdza. Bo twój mózg, wasz mózg to zakoduje, więc możecie każdą rzecz wymyślić. Więc pieniądze wydajemy z radością, czyli na to, co chcemy kupić. Idziemy do sklepu, płacimy z radością. Czy to będzie 10 zł, czy 20, czy 1000. Z radością płacimy, to są szczęśliwe pieniądze. Tak? Natomiast nie używamy marnowania pieniędzy, bo jeżeli pójdziesz, zrobisz zakupy i powiesz, o Boże, znowu zmarnowałam 100 zł, znowu zmarnowałam 200, to jest tak, jakbyście na przykład mówili, bo porównuję pieniądze do osoby, tak? Że to jest taką macie relację z pieniędzmi, to tak jakbyście mówili, o Boże, znowu poszłam na randkę z tym chłopakiem, o Jezu. To jest coś w tym stylu. Rozumiecie to porównanie? I czy myślicie, że ten chłopak będzie chciał potem, czy ta dziewczyna z wami pójść jeszcze raz, jakby tak, o Boże, znowu poszłam, o Boże, ta randka, to Jezu, że musiałam wyjść i się ubrać i wymalować, żeby pójść na tą randkę. To jest energia na zasadzie marnowania pieniędzy, że pójdziesz na zakupy, zapłacisz, powiesz, o Boże, znowu zmarnowałam 100 zł, czy tam znowu zmarnowałam 200. Te pieniądze do ciebie nie wrócą. One nie będą chciały być koło ciebie. Tak samo jak ten facet czy ta dziewczyna, jak powiesz, o Boże, byłam na randce, musiałam kupić sukienkę i nie wiadomo co. To ta energia jest niedobra. To musi być z miłością, to musi być z takim ciepłem. Musicie się tego nauczyć. Jeśli wy kochacie pieniądze, one też was będą kochać i będą do was lgnęły, bo to wszystko jest wymiana energii. Kolejna rzecz, już mam ostatnie pytanko chyba, tak. Zaraz zobaczę, co tu mówicie. Marta, jeśli zechcesz, to może opowiedzieć o rabatach, promocjach, wyprzedażach, jak to się ma w stosunku do energii pieniędzy, jak to działa na naszą podświadomość. Słuchajcie, kwestia promocji i tego typu rzeczy. Ja nie widzę, ktoś mnie ostatnio o to pytał, ja nie widzę problemu z tym, że na przykład pójdę do sklepu i popatrzę sobie na wieszak, gdzie są promocje, bo
ale patrzę, bo tam mogą być też fajne rzeczy. Ja osobiście nie kieruję się tym, że patrzę tylko na rzeczy z promocji, bo nie mam więcej pieniędzy. Jeśli idziecie tylko i kupujecie rzeczy z promocji lub na zniżkach, to znaczy dalej, że podświadomie cały czas macie zakodowane, że nie macie pieniędzy. Czyli jesteście non-stop w energii braku pieniędzy. I dlatego wasza podświadomość was kieruje do sklepu i od razu na przeceny. Nie patrzycie nawet na normalne ceny, tylko chociażbyście chcieli, ale od razu centralnie idziecie na zniżki, bo macie zakodowane, że nie macie pieniędzy. Tak? I to nie jest dobre. Natomiast jeżeli patrzysz sobie na różnego rodzaju, tam wejdziesz do sklepu, powiedzmy tak jak ja, i popatrzę sobie tutaj na te bluzki, akurat są obniżone, ale coś mi się spodoba, nie ma w tym żadnego problemu. Absolutnie nie. Także to wszystko zależy od waszego podejścia. Jak wy myślicie o tym? Dlaczego idziecie kupić na tych promocjach? Z jakiego powodu? Bo nie chcecie więcej wydać, bo nie macie pieniędzy, bo boicie się, że więcej nie będzie? Czy po prostu akurat lubicie ten produkt? O, jest na promocji, to sobie kupię. Zobaczcie, z jakiej energii wychodzicie. Z energii nie mam pieniędzy, czy mam pieniądze? I teraz ktoś będzie do mnie mówił, Marta, ale jak być w tej energii? Mam pieniądze. Jak wyjść z nie mam pieniędzy, tak? Powtarzam, moje live'y, 13 moich live'ów w modułach, wszystko tam tłumaczę, krok po kroku. I pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby nie być braku pieniędzy, być wdzięcznym za wszystko, co macie. Wszystko. Za ten zeszyt, że mogłam go sobie kupić. Jestem wdzięczna, że go mam, tak? Za tego iPada cieszę się, że go mam. Kiedyś też nie miałam, ok? Więc ja... Zauważcie to, co podkreślam często, że ja zaczęłam dziękować zanim miałam to, co mam teraz. To wszystko było zanim. I nie miałam tak jak wy, byłam w takiej samej sytuacji. Tak samo mówiłam, że nie mam pieniędzy. Tak samo się zastanawiam, o co chodzi. I po prostu zaczęłam szukać odpowiedzi na pytania, googlować, szukać ludzi, zadawać pytania, jak mieć więcej pieniędzy, co robić, co to jest energia pieniądza. I zaczęłam po prostu znajdywać tych ludzi i uczyć się tego i prać mój mózg codziennie. Wideo na YouTube, słuchanie tych mentorów. W końcu kupiłam pierwsze szkolenie za $99, pamiętam. To było chyba w 2019, wydaje mi się w styczniu. Pierwsze, bardzo chciałam tej mentorki kupić to szkolenie i udało mi się, bardzo, bardzo chciałam. Wtedy mogłam tylko tyle sobie wydać. A już w grudniu 2019 mogłam wydać $750 na jej szkolenie. Więc widzicie, no taka jest różnica, stopniowo, krok po kroczku. Ale to było dlatego, że stosowałam się do tego, co te osoby mówiły, co było w książkach. Po prostu dzień w dzień pranie mózgu, naprawdę. I dlatego wiem, że to działa. Co tu jeszcze mam? Wiem, że jeszcze chyba było jedno, tak? Marek Skiba pyta się, czy przygapił live. No pisze mu, że jest. Jest live teraz. Dobrze. Teraz patrzę, kochani, na wasze pytania. I tu jest jeszcze jedno pytanko. Korzystając z okazji, zadam jeszcze jedno pytanie. Jak sobie radzić z osobami, które są w naszym bliskim otoczeniu i ściągają nas w dół? Czyli próbują ściągnąć nas do braku energii pieniądza, czy wdawać się z nimi w dyskusję, czy raczej ignorować ich zdanie. A jak radzić sobie z osobami, które są również z naszego najbliższego otoczenia i próbują nam wmówić, że my nie mamy pieniędzy, nie znając stanu faktycznego, uważając przy tym, że oni to mają albo pewne rzeczy i tak nie są dla nas, albo po co nam to. Więc tak, ignorować i jeszcze raz ignorować, brzydko mówiąc, olewać. Nie bierzcie tego do siebie, musicie być mocni psychicznie, bo tylko i wyłącznie od was zależy, jak pokierujecie swoim życiem. Nie możecie zwracać na nich uwagi, naprawdę nie możecie. Z czasem, jak zobaczą wasze rezultaty, to zaczną podpatrywać i zaczną mówić, a faktycznie to jednak działa, rzeczywiście, masz rację. Dlatego nie dyskutujcie, nie kłóćcie się. Jak oczywiście, jeżeli to jest mąż czy tam, prawda, żona, możecie dodać do tej grupy, być może nie będą w ogóle mieli ochoty, będą mówić, że to są bzdury, jest okej, ja zawsze powtarzam, że mogą być takie osoby tutaj w grupie, które wejdą i po prostu po pierwszym live'ie powiedzą, że to w ogóle jakieś herezje są, to znaczy, że oni nie są gotowi na to, nie chcą jeszcze zmieniać swojego życia, po prostu być może jeszcze potrzebują trochę pożyć w tym minusie pieniędzy, żeby pomyśleć, kurde, nie, coś jednak muszę zrobić z tym, tak? Więc nie ma co się tutaj na nich gniewać, tylko mówię, robić swoje,
jesteście tutaj w grupie, bądźcie w tym naszym takim tutaj community, w tym naszym społeczeństwie, powiedzmy, społeczności takiej. Tutaj znajdziecie zawsze inspirację, znajdziecie odpowiedzi na pytanie, znajdziecie zawsze otuchę, pocieszenie. Cieszymy się z wszystkich sukcesów tutaj waszych, więc jeżeli ktoś wam tam gada, to po prostu wejdźcie sobie na grupę, posłuchajcie sobie jakiegoś live albo wyjdźcie do innego pokoju. Nie wchodźcie w ogóle w dyskusję, bo są to osoby, które mają swoje po prostu takie myślenie. I jeżeli oni sami nie będą chcieli, to możecie spędzić, słuchajcie, 10 godzin dziennie im mówić, a oni i tak nie będą was słuchać. Więc skupcie się tylko i wyłącznie na was, a na nich przyjdzie czas. I największym dowodem będzie dla nich to, jak wasze życie się zmienia i wtedy wam uwierzą. Zobaczycie. Dobra? Tutaj, słuchajcie, pytania odpowiedziane. Zaraz zobaczę, co piszecie, moi drodzy. Ale was tutaj dużo jest, o Boże. 30 osób. Już się cofam. Agnieszka, Beatka, Ania, Dorotka, Kasia, Beata, Agnieszka, Basia, Ewa znowu. O, Ewa, twoje pytanko. Grażyna, Basia, Grażyna. Jak odblokować przyjmowanie? No, Grażynko, moje live'y, 13 moich live'ów, od początku do końca, tam i z powrotem, plus moje posty, wszystko tłumaczę, jak to należy zrobić. Dlaczego nie odpowiadam tutaj? Bo wszystko tłumaczę w tych live'ach i trzeba przesłuchać, bo to są osobne tematy, to są kroki, po kolei, jak to się robi, tak? Musisz być wdzięczna i musisz być w energii pieniądza, czyli musisz, dlaczego? Poprzez bycie wdzięcznym zaczynasz generować takie uczucie, ale fajnie. Fajnie, że mam ten dom, faktycznie jest super, fajnie, że jestem zdrowa, cieszę się, że mam te 100 zł, cieszę się, że mam te 500 zł. I kiedy czujesz to tutaj w sercu, bo to tak czuć, otwierasz się na więcej pieniędzy i to jest to, kiedy stajesz się tym magnesem. I nagle zaczynają się te wszystkie, słuchajcie, ta cała magia, która dzieje się w grupie, bo te osoby, które to mają, które mają te sukcesy i dzielą się nimi, to one to wszystko zrobiły i one czują to już w sercu. Zaczynają doceniać malutkie rzeczy, więc zamiast skupiać się na długu, zamiast się skupiać tym, że nie masz tych pieniędzy, że ciągle jest problem, że ciągle rachunek, wyjdź z tego, totalnie odwróć od tego uwagę. Bądź wdzięczny, wdzięczna za cokolwiek małego masz. Proszę, oglądnijcie te live'y, ponieważ nie jestem w stanie opowiedzieć 13 live'ów na tym jednym, to jest niemożliwe. Basia, witam z Włoch, witam. Już patrzę. Czekajcie, bo mi się tu kurczę nie otwiera. Jeżeli wszystko w jednym momencie, wszystko się wali, ja myślę pozytywnie, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Nie mogę otworzyć dalej pytania, Magda, tutaj. Nie możesz zwracać na to uwagi, bo pamiętaj jedną rzecz. Jeśli jesteś w pozytywnej energii, to rezultat będzie dla ciebie pozytywny. Ok? Zawsze tak będzie. Więc tłumaczyłam chyba na poprzednim live'ie, jak negatywną sytuację obrócić na pozytywną. Bo pamiętajcie, to, o co wy prosicie, nie zawsze przyjdzie prostą drogą. Ja to kiedyś powtarzam, komuś musi dom się spalić, żeby dostał kredyt na dom jego wymarzony. Różne rzeczy się dzieją, więc sytuacja negatywna tylko od ciebie zależy, czy ty ją nazwiesz negatywną. Nie mogę niestety otworzyć bardziej tutaj tego, słuchajcie, tego Madzia pytania. Małgosia, dokładnie tak, mój mąż cały czas marudzi, że nie ma pieniędzy, wytrąca mnie tym z równowagi, a ja mówię, że mam... I dalej nie mogę otworzyć, bo niestety, no nie wiem dlaczego, nie może mi otworzyć pytania. Małgosia, to tak jak ci mówię, niestety nie możesz zwracać na niego uwagi i zupełnie zajmij się sobą. Rób swoje, bądź tutaj na grupie, słuchaj tych live'ów, a jego zostaw w spokoju. Zobaczy twoje rezultaty i zaraz mu się to wszystko zmieni. Grażynka, dziękuję, zaczynam od modułów. Słuchaj, Iwona, cześć. Magda, z moim facetem oglądamy ciebie, kochana. Pozdrawiam męża Madzi. Proszę słuchać tutaj live w grupie, słuchać trochę mnie i słuchać tego, co Madzia mówi, bo ona ma super rezultaty. I zabywa tak, że jak my zmieniamy swoje przekonanie i zmienia się nasza energia na właściwą, to ludzie, którzy ciągnęli nas w dół, nie wiem, co jest dalej, ale przypuszczam, że chcesz powiedzieć, że osoby, które ciągnęły nas w dół, się wykruszają. Tak? Słuchajcie, to jest kolejna rzecz. Jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby, które są negatywne, ciągle jęczą, ciągle mają jakieś problemy, ciągle coś jest nie tak, one się z waszego życia wykruszą, ponieważ pozytywna energia nie może współżyć z negatywną energią, jest to niemożliwe, więc to musi odejść, bo wy nie jesteście, po prostu wy przyciągacie wszystko, co pozytywne, tak? Czyli negatywny nie może być w waszym otoczeniu. Czyli osoby, które takie jęczą, narzekają, one prędzej czy później po prostu się od was odczepią. Odczepią lub przejdą na waszą stronę i będą takie jak wy.
Trzeba słuchać mądrych kobiet. Dziękuję. Dobra, moi drodzy, jakby były jeszcze pytania, to ja później tam dopiszę. Także to będzie tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to było pomocne. I co? I cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że macie sukcesy. I jeszcze raz, po raz kolejny, na sam koniec mówię. Jeżeli ktoś nie wie, jak być w energii pieniądza, nie wie, jak się odblokować, bardzo Was proszę, wszystko jest w modułach, są tam moje live'y, są moje posty, przeczepcie grupę tam i z powrotem. Bo tak jak mówię, piszą do mnie osoby prywatnie, z prywatnymi pytaniami. Ja nie jestem zła, nie odbierajcie tego źle, ale ja wszystko powiedziałam w live'ach i ja po prostu nie jestem w stanie powiedzieć 10 godzin komuś przez Messenger. To jest niemożliwe, bo ja już to wcześniej powiedziałam. I tam jest, a dużo osób pyta, a nie obejrzało. Nie obejrzało, tak? Super, my też część naszego życia wyrzuciłyśmy negatywnych ludzi. Okej. Słuchajcie, jeżeli Wy się zmieniacie, zmienia się Wasza energia na pozytywną, zmienia się Wasza energia, że macie pieniądze, Wasze otoczenie będzie się zmieniać. Będziecie po prostu wyżej, będziecie się zbliżać do osób, które są podobne po prostu do Was. Zobaczcie, osoby, na przykład hejterzy, tak? Hejterzy w naszej grupie nie wytrzymaliby. Bo nasza grupa jest pełna miłości, szacunku, dopingujemy sobie. Oni, to nie jest dla nich miejsce, oni nie wytrzymają w takim, bo tutaj nie zostaną nakarmieni niczym. Tu ich nikt nie zhejtuje, tu im ktoś powie, słuchaj, być może grupa nie jest dla ciebie, powodzenia. I tyle. Nie jesteśmy dla siebie jak odpowiednikiem, nie pasujemy do siebie, dlatego nie ma w tej grupie hejterów, bo cała grupa jest napakowana miłością. Buziaczki kochani, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.